odwiedzam tatę. Siedzimy razem w dużym pokoju, on czyta Nieznany wymiar. Ja, zwinięta w kłębek, przysypiam na fotelu. Z tego trwania wyrywa nas dzwonek do drzwi. Wstaję, otwieram. W drzwiach stoi ona. Trochę chudsza, ale normalna, zdrowa. Siwa, już nie ruda. I mówi, że już jest i wchodzi jak do siebie. Tata zawiesza jej płaszcz w szafie. Ona nastawia wodę na herbatę. Wyglądają, jakby kontynuowali jakąś zaległą rozmowę. Jakby po prostu była u sąsiadki i zapomniała kluczyk, a nie umarła. Nie ufam jej. Chcę sprawdzić jej certyfikat autentyczności. Niech pokaże chociaż dowód osobisty. Od tamtej chwili znowu pomieszkuję w domu. Obserwuję ją. Czekam na jakiś jej błąd. Czasem rozmawiamy tak normalnie, jakbym znowu miała mamę. Ale nie dam się zwieść. Czekam. Myślę sobie, że to moja wina. To ja na pogrzebie chciałam, żeby trumna była zamknięta. A teraz nikt z nas nie wie. Nikt z nas nie ma pewności, czy na pewno tam była. Znowu mam mamę. Tak często o tym śniłam. Ale jednak cały czas się głowię nad tym. Jak powiedzieć tej kobiecie, że średnio cieszę się z jej powrotu. I ona o tym nie wie, bo nie zdaje sobie sprawy, jak długo jej nie było. Ale ja jestem tu. Bardzo polubiłam swoje życie. I wolałabym, żeby ona już lepiej była tam, gdzie była, kiedy podobno była umarła. Skąd przyszłaś? Wracaj, skąd przyszłaś? Wracaj, skąd przyszłaś? Wracaj, skąd przyszłaś? Wracaj, skąd przyszłaś.
skąd przyszłaś. Wracaj 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 skąd przyszłaś. Brawo, brawo.